Modlitwa do Bogu Rodzicy o pokój w Ukrainie przed zamkniętymi drzwiami Kościoła Matki Bożej Gromnicznej w Lwowie. 4 maja w pierwszą sobotę miesiąca na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej o godzinie 19 rozpoczęła się modlitwa do Matki Bożej o pokój w Ukrainie. Uroczystej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki razem z księdzem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa księdzem Piotrem Brzeskim, przełożonym Lwowskiej Wspólnoty Dominikanów ojcem Igorem Gniusem oraz księdzem dziekanem Janem Niklem i księżmi parafii lwowskich. Po mszy świętej wszyscy obecni odmówili różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wypraszając zwycięstwa i pokój w Ukrainie. Na zakończenie wierni udali się w procesji przed Kościół Matki Bożej Gromnicznej, świątyni, która niestety wciąż zostaje zamknięta dla rzymokatolików Lwowa. Ze względu na stan wojenny, tradycyjna procesja różańcowa ulicami miasta, która odbyła się we Lwowie każdej pierwszej soboty miesiąca od maja do października, niestety nadal nie została wznowiona. Moi drodzy, nasze zbawienie, jak mówi Maryja, polega na przyjęciu wezwania jej niepokalanego serca i przyjęciu obecności Boga, który jest drogą, prawdą i życiem. Nie możemy udawać, że nie słyszymy wezwania Najświętszej Dziewicy, ani go ignorować. W końcu jest to prośba kochającej matki. Jest w tym prawda, którą trzeba zrozumieć, głosić i praktykować. Niech więc te pierwsze soboty trzeciego roku wojny w Ukrainie będą dla nas czasem przyjęcia prawdy Bożej oraz pokuty i wynagrodzenia za grzechy własne i innych ludzi. Stwórzmy w sobie i wokół nas przestrzeń, w której dobro zwycięża zło, rodzi się pokój i kończy się wojna. Z modlitwą różańcową na ustach szczerzmy i budujmy Boże Królestwo Sprawiedliwości, pokoju i dobroci. Raduj się, Maryjo, błogodaci pełna, Господь z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami. Raduj się, Maryjo, błogodaci pełna, Господь z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Таємниця четверта – Стрітення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плод Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас. Понад усе принеси нам удар, мир духовний.